Dajcie, moi drodzy widzowie, Warhammer The End Times, tom pierwszy, czyli powrót Nagasha, czyli historia powrotu wielkiego nekromanty Nagasza. W tej historii będzie wiele ważnych postaci związanych z Warhammer 3, takich jak Eltarion, Tyrion, Orion, Alarod, Durtu, Eldyra, czyli księżniczka Tyranok. Nie zapragnie tutaj również krasnoludów Torgima i Ungrima, którzy mają swoje role do odegrania. Poznamy także Rud von Karnsteinów Elise i Manfreda von Karnstein, którzy odegrali kluczowe role w tej historii, oraz mrocznych nekromantów jak Henry Kemler i Arkan Czarny. Choć głównymi bohaterami tej opowieści jest Manfred von Karnstein oraz Arkan Czarny, zaczniemy od początku tej historii, która miała miejsce u schyłku lata 2522 roku. Według kalendarza imperialnego Manfred miał wizję, w której użył czterech czempionów Chaosu, klęczących przed Archonem przed wybrańcem, przysięgających mu wierność. W tym czasie wszystkie ziemie, czy to należące do ludzi, krasnoludów czy elfów, zostały najechane przez armię Chaosu lub Skawenów. Bretoni wybuchła wojna domowa, podczas której Luan lwie serce zginął z ręki swego Benkarta, Malowejda, któremu pomógł Arkan. Czarny. Arkan Czarny miał w tym swój własny, głębszy cel. Pragnął zaatakować on klasztor Manstonal w Bretonii, aby zdobyć wielki kostur Nagasza, a la Kostur ten był dodatkowym źródłem mocy Nagasza, niezbędnym do rzucania najpotężniejszych zaklęć. Mimo to misja nie była łatwa. Malobate poległ w walce z zielonym rycerzem Bretonii, a Arkan musiał wycofać się do Sylwanii. W Sylwanii Manfred von Kerstein, który mianował się władcą tej krainy, planował zniszczyć mur wiary, stworzony przez Baltazara Gelta i innych czarodziejów Mur ten miał na celu powstrzymanie nieumarłych od opuszczenia Sylwanii. Manfred, wskrzeszony po bitwie pon Hel -Feng, w której poległ w starciu z wojskami Imperium i Krasnoludów, chciał zdominować cały świat. Jednak realizacja tego planu była trudna ze względu na wspomniany mur. Zaczęło się więc poszukiwanie artefaktów związanych z Nagaszem, w tym Wielkiej Korony i Ksiąg Nagasza. Duch Wlada von Karsteina, który często drwił z Manfreda, nieustannie go prześladował. Eliza von Kerstein była to uczennica Izabeli von Kerstein, która była jej ulubienicą. Eliza była piękną wampirzycą i dodatkowo bardzo sprytną. Zawsze wiedziała co powiedzieć by się nie narazić, lecz dalej realizować swoje intrygi. Manfred bardzo lubiał Elizę za to jako była i z jednej strony jej ufał, lecz wiedział, że ma ona ogromne ambicje. Eliza von Kerstein przemieniła Erika na Krowinda. Wampira i był też jej kochankiem do czasu, gdy zdecydował się ją porzucić i wybrać swoją ścieżkę. Elis nie była zadowolona z tego faktu i znalazła sobie nowego kochanka. Może niezbyt inteligentnego, lecz bardzo silnego anarka. Tyrion wyruszył na naradę elfów, na której byli wszyscy najważniejsi elfowie, tacy jak np. Eltarion, Imryk, Eldyra. Eldyra była księżniczką Tirano, która zawsze towarzyszyła Tyrionowi i również słuchała mądrości Tetslisa. Była znakomitą wojowniczką i wiele wiedziała o sztuce wojennej. Tyrion, Tetslis, Eltarion i Eldyra wiedzieli jedynie o porwaniu dziecka, Aliatry. Eliatra była wszechdzieckiem, wyznaczoną na następczynię tronu wszechkrólowej Ultanu. Jej matka była ostatnią wszechkrólową Alariel, a jej ojcem był Tyrion. Tyrion chciał wyruszyć na odbicie córki, lecz nie mógł, gdyż hordy demonów pustoszyły Ultuan. Na naradzie Imryk nie pochwalał tego, by Tyrion dowodził wszystkimi armiami elfów i odciął się od Ultanu. Tyrion zlecił wyprawę odbicia wszechdziecka Eltarianowi i Eldyrze z rąk Manfreda von Karnstejna. Więźniami Manfreda byli również Volkmar, czarodziejka Feja, Aliatra, Wieczne Dziecko oraz paru innych pomniejszych ludzi, których miał w planach przeznaczyć na swoje rytuały. Ungrym ciągle otrzymywał raporty z wielu miejsc na świecie o inwazjach Skavenów i armii chaosu, Ilość raportów, które otrzymywał były zdecydowanie najliczniejsze wśród jego życia. Ungrim ciągle zerkał myślał o Sylwanii, patrząc na mapę, miał ogromną ochotę zmieścić ją z powierzchni mapy, lecz ilość raportów blokowała jego ręce. Ungrim otrzymał również list od króla Torgrima, w którym wzywał go do przybycia na naradę Krasnoludów, która była zdecydowanie bardzo rzadkim zjawiskiem. Ungrim pojawił się na naradzie i padało wiele raportów od innych krasnoludów odnośnie najazdów z i Armii Chaosu. Które stawały się tak liczne, że nawet krasnoludy mieli problem je odeprzeć. Mówiono również o Armii z która liczyła ponad milion zwolenników. Wiele krasnodów chciało zamknąć swoje twierdze i po prostu to przetrwać i wybuchły również awantury co z tym po prostu zrobić. Koniec końców Torgim postanowił wyjść przeciwko przeciwnikom i sprzeciwić się im i ich oczywiście zniszczyć. Eltarion, Ponury i Eldyra zebrali swoje siły i wyruszyli w podróż ratunkową córce Tyriona. Podczas wyprawy Eltarionowi i Eldyrze towarzyszyli Srebrne hełmy, Strażnicy z Astril, Mgliści Piechurowie z Viars oraz Głosiciele Wiary z Adhel Tamara. Elfickie łodzie były znakomite, elfickie łodzie były najlepszymi łodziami, które widział świat. Arkan dotarł w końcu do Sylwanii i zobaczył Mur Wiary. Bez trudności udało mu się go pokonać i zmierzał w stronę zamku Sterniest, gdzie przebywał Manfred von Karnstein. Manfred wiedział, że coś zmierza w jego stronę i wyszedł temu naprzeciw. Arkan i Manfred spotkali się na moście, gdzie walczyli ze sobą, rzucając zaklęcia. Trwało to kilka godzin. Po kilku godzinach Arkan przerwał zaciętą walkę z Manfredem i się porozumieli, że ich cele są prawie takie same. Manfred wiedział, że samemu nie zdoła zniszczyć muru wiary, który zrobił Baltazar Geld. Manfred był nieufny wobec Arkana i postanowił, że w odpowiednim czasie go zdradzi, co tyczyło się tego samego u Arkana. Arkan czarny chciał zmartwychwstania nagasza, a Manfred chciał podobnie, choć chciał wykorzystać Nagasza dla własnych celów. Arkan czarny posiadał pomniejszy kostur nagasza oraz siedem ksiąg nagasza. Manfredowi i Arkanowi brakowało kostura mocy, Alakanasz, czarnej zbroi Nagasza. Morik Hain, oraz Wielkiego Ostrza Śmierci Mortis. Zaplanowali kto wybierze się po jaki artefat i spotkają się w Sylwanii, gdy osiągną swoje zadania. Arkan odprawił rytuał z użyciem jednego więźniów Manfreda i umożliwił wyjście przez mur wiary nieumarłym. Arkan wraz z Erikanem i Anarkiem, który dowodził zakonem rycerzy z Drakenhof, wyruszyli w stronę klasztoru, który znajdował się w Bretonii. Eliza miała plan, że gdy nadejdzie odpowiedni moment, to Anark zabije Arkana Czarnego. Manfred wyruszył w pogoń za ostrzem Nagasza, które posiadał klan Mortkin z kawenów. Zbroja Nagasza spoczywała w krypcie Imperium w zamku Heldheim, a Lariel była w Atel Loren, gdzie miało miejsce przebudzenie starożytnego Durtu. Durtu rzadko się budził i przemawiał, więc wywołało to zebranie narady wśród najważniejszych elfów. Dodatkowo był on teraz spokojny, a przeważnie jego umysł wylewała się fala złości, wściekłości lasu. Narada skutkowała tym, że Alarot Odważny, znany również jako Alarot Sierpowate Ostrze, jest obecnym księciem Talsynu oraz obrońcą samej królowej Ariel. Musiał wyruszyć do Sylwanii, by wspomóc kuzynów w podjętej przez nich misji ratunkowej. Malagor, mroczny omen, był wysłannikiem mrocznych bogów. Od chwili jego narodzin było to wiadomo, gdyż z jego pleców wyrastała para czarnych niczym noc skrzydeł. Mimo że z szamanem to pokonywał każdego wodza, który mu się sprzeciwiał i zjednoczył ogromną armię zwierząt ludzi tylko w jednym celu. Arkan miał przestać istnieć i Nagash miał się nie odrodzić. Taka była wola mrocznych bogów, którzy obawiali się nagasza. Malagor ciągle śledził Arkana, który przebywał w Bretonii i zmierzał w stronę klasztorów, w którym był artefakt Nagasza. Malagor nie chciał ryzykować otwartej walki z siłami Arkana, dlatego napuścił duży oddział Bretończyków w stronę Arkana, który odniósł poważne straty. Arkan podróżował z Kemlerem oraz Krelem, również towarzyszyli mu vampiry Erikan i Anark. Henryk Kemler, samozwańczy liszcz-miszcz, jest wielkim, potężnym i cieszącym się złą sławą nekromantą, który płonie potrzebą zdobycia większej mocy i wiedzy z zakresu mrocznej sztuki nekromancji. Kemler przez lata toczył wojnę na ziemiach Bretonii i często przegrywał on bitwy i wyglądał na zmęczonego starca. Choć gdy spotkał się z Arkanem, wyglądał on jakby na potężnego nekromantę który jednym ruchem ożywiał ogromne ilości nieumarłych, coś ewidentnie się z nim zmieniło, skoro władał taką mocą. Kemler dołączył do Arkana, gdyż wiedział, że Arkan sam nie da rady Bretończykom, a on również sam nie pokona Bretonii. Król za życia był wielkim i potężnym władcą chaosu, zabitym wiele tysięcy lat temu, kiedy nagasz przybył na północ, by odnaleźć koronę czarów i wyruszył na wojnę przeciwko imperatorowi Sigmarowi. Wskrzesił tego wielkiego Wataszkie i uczynił go jednego z dziewięciu lordów Nagasza, swoich ulubionych generałów, akolitów i poruczników. Krell zabrał swój legion i nadal nękał ziemię przez wiele lat, zanim w końcu został pokonany i pochowany. Podobno Kemler był prowadzony przez ręce Nagasza, by wskrzesić Krela i połączyć z nim siły. Od tego czasu Kemler zawał tajny pakt z bogami chaosu, którzy przywrócili mu dawną moc, a w zamian przysiągł siać zniszczenie w ich imieniu. Gdy siły Arkana i Kemlera osłabły, zwierzę ludzie urządzili zasadzkę i zaatakowali nieumarłych oraz pokonali przybocznych nekromantów, dzięki czemu Arkan i Kemler musieli więcej mocy zużywać na utrzymanie swoich legionów. Zasadzka była szybka i precyzyjna. Po pokonaniu pobocznych nekromantów zwierzę ludzie się wycofali, lecz dalej ich tropili. Arkan w końcu zobaczył klasztor La Mistonal, w którym znajdował się Alakanasz, kostur mocy Nagasza. Pokonali bretończyków bez żadnego problemu, lecz podczas walki Kemler zniknął z oczu Arkanowi i poleciał do grobowca po kostur. Arkan wiedział, że Kemler go zdradzi, zatem prędko pobiegł do grobowca i zobaczył Kemlera, dzierżącego kostur mocy. Finalnie Arkan pokonał Kemlera i nic z nekromanty nie zostało. Wampir Anark, kochanek Elizy von Kernstein, próbował zaatakować Arkana, lecz bezskutecznie. Ten szybko się spostrzegł i zniszczył wampira. Arkan zdobył kostur i wyruszył w stronę Sylwanii, lecz przed dotarciem do Sylwanii zaatakowały go elfy z Atel Loren. I król wraz z oddziałem osłaniał odwrót Arkana. Księstwa graniczne. To właśnie tutaj Manfred von Krenstein zsiał spustoszenie, pokonał armię Imperium oraz polował na Skavenów, którzy posiadali artefakt Nagasza. kaweni klan Mortgin, czyli klan, który posiadał starożytne ostrze Nagasza, a dzierżył je Feskid, przywódca tego klanu. Feskid miał też znanego wodza Snirkrata który polował na jego miejsce i chciał odnieść wielkie zwycięstwo i zastąpić Feskita. Lecnikrat miał niestety pecha i trafił na armię Manfreda. Zdołał ledwością uciec. Manfred podążył za uciekającymi z i dotarł do siedziby Feskita. Walczyli w tunelach, gdzie było dosyć ciasno, i przewaga liczebna z nie mogła być wykorzystana. Manfred pokonał Feskita i zdobył mroczne ostrze gasza. Marcos von Kernstein towarzyszył Manfredowi w podróży. Marcos von Kernstein był przebiegłym wampirem i posiada dar do czarów, który niewielu z jego rodzajów może dorównać. Mówi się, że ma również język jak ukąszenie żmii. Podróże Markosa von Kernsteina do Nipponu i Kataju pozwoliły mu poszerzyć wiedzę na temat czarów. Jego zrozumienie magii jest prawdopodobnie pod wpływem mistycznych tradycji i wtajemnych praktyk unikalnych dla Dalekiego Wschodu. Oprócz umiejętności czarodziejskich Marcos nauczył się osobliwej i wysoce wyrafinowanej szermierki u miejscowych w Mipon. Marcos nie podzielał wizji Manfreda i wyzwał go na pojedynek. Początkowo Marcos dobrze sobie radził i zadawał ciosy Manfredowi, lecz do czasu gdy Manfred mocno się zaangażował w walkę i finalnie pokonał Markosa. Manfred myślał, że Arkan Czarny podjudzał Marcosa, by ten zabił Manfreda, gdy zdobędzie ostrze Nagasza. Eliza von Kernstein walecznie broniła zamku przed wrogami Manfreda, a były to inne wampiry pragnące władzy w Sylwanii. Eliza była bezwzględna i potrafiła dobrze walczyć i zarządzać taktycznymi ruchami podczas walk. Arkan i Manfred wrócili do zamku i wymienili ze sobą wiele zdań, w których Manfred oskarżył Arkana o atak Markosa na jego życie, a Arkan oskarżył go na atak Anarka na jego życie. Po wymianie wystarczającej ilości zdań, postanowili zdobyć ostatni element układanki, którym była zbroja Nagasza. Podczas oblężenia zamku Heldheim który miał wadliwy jeden element muru, Arkan wskrzesił ze specjalnych grobowców umarłych, z których zrobił katapulty i zaczęli oblężenie. Zamek Hedelheim był wyposażony w nowo odlane działa z nul, które miały odpierać wszelaki szturm. Lecz każda zniszczona katapulta nieumarłych od razu zaczęła się odradzać dzięki mocy Arkana. Ludzie nie mieli szans wygrać z taką siłą, jaką mieli Arkan i Manfred, więc przegrali. A zbroja Nagasza trafiła w ich ręce. Kamienny krąg dziewięciu demonów. To tutaj miał się odrodzić Nagash i tutaj właśnie Arkan zamierzał wykonać rytuał poświęcając więźniów Manfreda. Legenda głosi, że to wcale nie są kamienie, ale zwampnione ciała demonów, uwięzione na wieczność przez kaprys mrocznych bogów. Ejza podsłuchiwała rozmowę Arkana z Manfredem, i gdy Arkan się oddalił, podeszła do Manfreda i powiedziała, że Arkan coś knuje. A Manfred się roześmiał i stwierdził, że to przecież oczywiste. Nad Sylwanią zawisło ogromne zagrożenie. Eltarion, leśne elfy prowadzone przez Alatora, Imperium oraz Ungrim i jego krasnoludy miały przeciwstawić się Sylwanii. I ją po prostu zniszczyć. A dodatkowo zmierzała też tutaj ogromna horda zwierzoludzi ludzi prowadzona przez Malagora mrocznego Omena. Anfet trochę się obawiał takiej liczby wrogów, choć był zawsze nastawiony na wygraną, więc postanowił wysłać posłańców do każdego jego poddanego, by zebrać jak największą armię, jaką widział po prostu świat. Malagor prowadził swoje hordy i zauważył krasnoludy w szyku bojowym i próbował zatrzymać swoją hordę, lecz ludzie wynłonili się spośród drzew w szale bojowym i ruszyli od razu na krasnoludy. Walka była zacięta i Malagor wiedział, że jego horda właśnie się rozpada i nie pokona armii Arkana. Krasnoludy otrzymały takie straty, że 8 na 10 krasnoludów przestała po prostu istnieć. Nie mogli teraz wspomóc elfów i ludzi w walce o Sylwanię. Ungrim wysłał Malakai i by powiadomić o tym ludzi i elfy. Bez Krasnodów misja wydała się z góry stracona, lecz elfy miały w sobie tyle zapału, by uwolnić córkę Tyriona, że nie przeszkadzało im to, a Altarian wydawał się nawet zadowolony z tego faktu. Leśne elfy pod dowództwem Aralota walczyli w lesie gulów, w Sylwanii zmierzając w stronę Kręgu. Lecz zostali co chwilę hamowani przez nieumarłych. Podczas zaciętych walk pojawiła się Lilet, znana również jako Pani Jeziora oraz Ladriel, jest boginią Księżyca, snów i fortuny, czczona jako część, część trumviratu w Radzy Ishom i, i Morai Heg. Alarot dowiedział się, że los wszechdziecka jest przesądzony i może ich przenieść do innej krainy, gdzie toczy się inna misja oraz bitwa. Elfy jeden za drugim podążyli w stronę Lilet. To właśnie ta chwila miała zdecydować o losach ludzkości. Walka pomiędzy nieumarłymi a ludźmi i elfami. Ludzie pierwsi dotarli do Arminia Manfreda i polegli. Gdyż armia Manfreda była tak potężna, a ich dowódca został sprowokowany przez Manfreda. Eltarion i Eldyra przybyli i zobaczyli armię Manfreda oraz rytuał, który odbywał się w kamiennym kręgu. Wyruszyli ze smutną pieśnią do boju, od którego wszystko zależało. Manfred nakazał Elizie pilnować Arkana, a gdy nadejdzie czas, to go po prostu zabić. Manfred wyruszył do boju wraz z Erikanem. Erikan walczył z Eldyrą, znakomitą wojowniczką, a Arkan podjudzał uczucia i emocje Eliz, by pobiegła mu pomóc. Gdyż Erikan nie wygra z taką wojowniczką. W Elizie obudziły się ogromne uczucia do Erikana i postanowiła mu pomóc. Erikan został powalony i zraniony przez Eldyre. Manfred został powalony przez Orła Altariona i próbował z nim wygrać, lecz bezskutecznie. Altarion zostawił wampira i wyruszył w stronę kręgu, by przerwać rytuał Arkana. Słudzy Arkana ubrali w zbroję Nagasza oraz nałożyli mu koronę. Oraz Arkan kontynuował rytuał. Eltarion przebił się z mieczem przez barierę ochronną wokół kręgu Arkana i chwycił Licza za szyję, uderzając nim o kocioł, jakby chciał go złamać w pół. Arkan stwierdził, że nie okaże miłosierdzia i gwałtownie chwycił nadgarski Elfa. Z za rękawie Eltariona w jednej chwili wzleciała rdzawa chmura. Na oczach Manfreda Elfa pochłonęła klątwa entropii. Ciało Elfa zaczęło się wysuszać, a włosy siwieć oraz marniały a skóra przybrała wygląd pergaminu. Mimo to Altarion nie uwolnił Arkana z uścisku i do ostatniej chwili krzyżował z liczem spojrzenie. Altarion Ponury, Strażnik Thor i rozpadł się na kawałki. Arkan odwrócił się i podźwignął Altriarę na nogi oraz uniósł sztylet. Altriara przeknęła Arkana i powiedziała, że dowie się co zrobiła. Arkan z gniewnym chrypnięciem podciął jej gardło. Stało się. Nagasz powrócił. Manfreda owiał zimny wiatr i zobaczył, że rytuał się powiódł, oraz cóż mógł zrobić, przysiągł wierność Nagaszowi. Nagasz ożywił Wlada, a Manfred, widząc to, od razu rzucił się do walki z Wladem, choć nie wygrał tej walki. Gdy Wlad miał właśnie zakończyć żywot Manfreda, to Nagasz przerwał ten pojedynek i nakazał uklęknąć Wladowi i dołączyć do niego. A Manfreda oszczędzić, gdyż przyda się on do wielkiego dzieła, które miało właśnie się rozpocząć. To jest koniec pierwszego tomu odnośnie, właśnie, The End Times, więc wydaje mi się, że to jest fajnie tutaj skrócone. Jeśli macie oczywiście jakieś pytania co do jakiejś postaci, to dajcie mi też oczywiście znać. Niestety, jeśli chodzi o drugą część, będzie trzeba trochę poczekać, z tego względu, że jeszcze nie jest przetłumaczona i dlatego nawet tego jeszcze nie zamawiałem. Będę teraz zgłębiał książkę Archaona, Wszechwybranca i tak samo Malusa. Więc możliwe, że w najbliższej przyszłości pojawi się coś od Malusa albo Archaona. Zobaczymy jeszcze, co tam wybiorę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie lajka, zostawcie suba, zostawcie też komentarz, co Wam się podobało, co na przykład zmienić względem prowadzenia. Mam nadzieję, że Wam się to akurat podobało. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. I do następnego. Cześć, cześć, cześć.